Cześć, w dzisiejszym odcinku będziemy zastanawiać się nad takim tematem, jakim jest dymienie się przy rozpalaniu w kotle. Dlaczego taki dym wydobywa się? Przyczyn może być kilka. Jedną z takich przyczyn może być po prostu brak ciągu w kominie. Czym jest spowodowany taki brak ciągu w kominie? Może być spowodowany średnicą komina, może być spowodowany wysokością, jak również może być spowodowany po prostu jakimś, że tak powiem, obiektem, który znajduje się nam wokół, nieopodal komina, tak? Może to być jakieś drzewo lub po prostu komin może być niższy od szczytu budynku, co ma też znaczny wpływ na ciąg w kominie. I to jest jedna z przyczyn. Następną przyczyną takiego nadmiernego dymienia się z kotła może być po prostu jego zabrudzenie, tak? Należy sprawdzić sobie cały kocioł, jego układ grzewczy, jak również musimy sobie sprawdzić łącznik, co rzadko jest sprawdzane, łącznik między kotłem a kominem, tak zwany czopuch. I jego należy również sprawdzić, czy jest drożny. Jeżeli kocioł jest wyczyszczony, jest drożny, ten, że tak powiem, przypadek już możemy sobie po prostu wykluczyć. Kolejnym z takich przypadków, kiedy dymi nam się z kotła, może być brak czerpni powietrza. Bo oprócz tego, że mamy wentylację zamontowaną w kotłowni, musimy mieć czerpnię powietrza. Jeżeli kocioł jest wyposażony w jakikolwiek wentylator, który wymusza powietrze na palenisku, on również wytwarza podciśnienie. W momencie, gdy nie mamy takiej czerpni powietrza, podciśnienie może być tak duże, że wentylator po prostu będzie mielił, a nie wrzucał powietrze w kocioł. Dlatego taka czerpnia jest naprawdę bardzo istotnym elementem pracy kotła. Gdy mamy za słaby ciąg w kominie, co wtedy możemy zrobić? Mamy kilka rozwiązań. Możemy zamontować sobie wentylator wyciągowy, który nam wymusi ten obieg spaliny do komina, jak również możemy sobie założyć regulator ciągu. Tak? To są takie urządzenia, które montujemy na kominie, bardzo proste w montażu, a również pozwalają nam regulować ciąg. Z tym, że regulator ciągu służy bardziej do tego, aby ten ciąg zmniejszyć. Wentylator wyciągowy powoduje nam to, żebyśmy mogli zwiększyć znowuż taki ciąg spalin. I to są dwa najlepsze rozwiązania do ograniczenia lub zwiększenia takiego przepływu spaliny w kominie. Można również zastosować coś takiego jak strażak, kogut, różnie jest to urządzenie nazywane, które ustawia nam się zawsze pod wiatr i nie pozwala, aby wiatr przytrzymywał nam spalinę w kominie. Zawsze ustawiając się pod wiatr, wyciągamy tą spalinę z komina. To również urządzenie nie jest drogie, a jest bardzo efektywne w działaniu. I to są podstawowe urządzenia, które służą do zwiększania, zmniejszania ciągu, a co za tym idzie, eliminujemy właśnie to dymienie się z kotła, gdy otwieramy szki, powiedzmy, lub kiedy chcemy taki kocioł wyczyścić. Mówiąc również o zwiększonym ciągu komina, czyli o zastosowaniu ogranicznika, jakim jest regulator ciągu, również dzięki niemu zmniejszamy zużycie, czyli spalanie takiego kotła, ze względu na to, że gdy mamy zbyt duży ciąg kominowy, część ciepła, które powinno jeszcze pozostać w kotle, po prostu jest zabierane do komina i wyrzucane, że tak powiem, w powietrze. Dlatego stosujemy te rozwiązania. Gdy mamy nowy budynek, gdzie nie było jeszcze nigdy rozpalane w kotle, tam również mamy zmniejszony ciąg ze względu na to, że komin nie jest jeszcze wygrzany. Najprostszym rozwiązaniem jest po prostu w miejscu czyszczaka, który znajduje się na dole komina, wziąć po prostu kawałek kartki papieru, najlepiej jakiejś białej, żeby nie była nadrukowywana, żeby w łatwy sposób się odpaliła. Podpalamy ją sobie, rozgrzewamy czopuch, rozgrzewamy cały komin i automatycznie
po tej czynności ciąg w kominie nam się zwiększa, przestaje się dymić w kotle. To są takie najprostsze, najszybsze rozwiązania, którymi możemy się posłużyć, aby po prostu pozbyć się uciążliwego dymienia podczas pracy kotła. Dziękuję bardzo za obejrzenie i zachęcam do subskrypcji. Widzimy się w kolejnym odcinku.